W Polsce już ponad 300 tysięcy osób cierpi na chorobę Alzheimera. Wiele z nich nie korzysta z pomocy medycznej, bo nie zostały odpowiednio zdiagnozowane. Na zespoły otępienne nie ma leku, ale dostępne są różne formy wsparcia dla chorych i ich opiekunów. Między innymi o tym rozmawiano dziś w Górnie z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Alzheimera. W miejscowym DPS-ie otwarto nowy pawilon dla chorych. Pani Zofia ma 80 lat. Ze względu na chorobę Alzheimera nie jest zdolna samodzielnie funkcjonować. Dlatego od roku przebywa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Górnie. Jest tu dobrze, jest jedzenie, jest opieka, można poćwiczyć, można i coś tego, co trzeba i pomóc. Według geriatrów osób takich jak pani Zofia przybywa, podobnie jak pacjentów cierpiących na inne choroby otępienne czy zaburzenia psychiczne. Nawet u co trzeciej osoby w wieku po 85 roku życia możemy mieć do czynienia z zespołem otępiennym. Problem narasta, problem jest globalny. W Polsce około 500 000 osób choruje na otępienia, z tego 300 tysięcy na chorobę Alzheimera. Już się mówi o 350 tysiącach. To jest dwa miasta Rzeszowa, które ludzi, którzy chorują na tą chorobę. Oprócz chorych problem mają rodziny. Dlatego ważne jest, by powstawały kolejne ośrodki zapewniające chorym odpowiednią opiekę. Taką inwestycją jest otwarty dziś w Domu Pomocy Społecznej w Górnie pawilon dla osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi. Pomoc znajdzie tu 30 pacjentów. Udało się nam w całości wybudować budynek i dostosować już do potrzeb naszych, bo te budynki, jak wiemy, są wszystkie adaptowane. I one co chwilę wymagają jakichś remontów, poprawy. Otwarcie nowego oddziału było okazją do dyskusji dotyczącej problemów osób dotkniętych tego rodzaju schorzeniami i ich rodzin. Zwłaszcza, że dziś przypada Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera. Chcemy jak najwięcej dać jak najszerszą informację społeczną, żeby uwrażliwić ludzi na jak najszybsze reagowanie przy pojawieniu się pierwszych symptomów takiej jednostki chorobowej. Specjaliści podkreślają, że choć chorobę Alzheimera nie można wyleczyć, to jej wczesne rozpoznanie daje szansę na zahamowanie postępów. Jednak zbyt często chorzy trafiają do specjalistów w zbyt zaawansowanym stadium, kiedy na pomoc jest za późno.